22 maja na terenie Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Przybyło wielu znakomitych gości. Dyrektorzy zakładów pracy, młodzież, uczniowie szkół. Władze wojewódzkie reprezentowali wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Będkowski i starszy brygadier Robert Sabata, zastępca komendanta świętokrzyskiego Państwowej Straży Pożarnej. Panu Andrzejowi Będkowskiemu, który za chwileczkę jest dowódcą uroczystości, kapitanem stawem, uważałem się torno na przeglądu pod oddziałem. Dowódca uroczystości kapitan Paweł Obwaszanek złożył meldunek panu wojewodzie. Pan wojewoda oddał szacunek sztandarom, a następnie pozdrowił wszystkich strażaków. Czołem strażacy! Po odegraniu hymnu państwowego wszystkich przywitał komendant powiatowy PSP, młodszy brygadier Grzegorz Karłat. W kolejności wręczono akty nominacje na wyższe stopnie, odznaczenia oraz wyróżnienia. Szczególnie miłym był fakt wręczenia Srebrnego Krzyża za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej kapelanowi służb mundurowych księdzu dziekanowi Janowi Stawożyńskiemu. Na wniosek wojewody świętokrzyskiego krzyż został nadany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pińczowscy strażacy otrzymali nowy samochód terenowy przeznaczony do zadań operacyjnych i rozpoznawczych. Przekazania dokonał zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Robert Sabata. Pojazd został szczodrze pokropiony i poświęcony przez naszego kanonika księdza Jana Stawożyńskiego. Uczniowie szkół, uczestnicy konkursu plastycznego Straż Pożarna w akcji przez cały rok, zostali nagrodzeni pamiątkami i dyplomami. Najlepsze życzenia dla strażaków popłynęły od wojewody, starosty powiatowego, zakładów pracy. Szczególnie miłe były podziękowania od dzieci z Fundacji Złote Serce, w których imieniu podziękowanie złożył dyrektor Jacek Kapałka. Za wszystkie życzenia podziękował w imieniu strażaków komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Grzegorz Karłat. Na zakończenie odbyła się uroczysta parada zastępów strażackich. Po uroczystości odbyły się pokazy sprzętu strażackiego i zaproszono wszystkich uczestników na pyszną grochówkę, którą przygotowano w Zespole Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Do Pińczowa oczywiście dowieźli ją druhowie z Chrobrza w kuchni polowej. Dziękujemy za zaproszenie i przyłączamy się bardzo gorąco do najlepszych życzeń dla wszystkich strażaków. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Zawsze jesteście mile widziani.